Dzień dobry Państwu. Gdzież przeczytałem, że każda wrona chwali swojego synka. I ja jestem po to, żeby chwalić tutaj wina mołdawskie. Jak mnie pytają Julia, jakie są najlepsze wina mołdawskie, ja mówię wódka polska. Nie jestem przekonany, że pan dyrektor będzie strasznie szczęśliwy z tego powodu, że to powiedziałem, ale to jest prawdą i ja nie kłamię. Szanowni Państwo, oczywiście jak mnie pytają, a często pytają, Julia, co eksportuje Twoja Mołdowa, to ja zawsze mówię wino, wino, wino i troszeczkę koniaku. To jest nieprawdą, ale brzmi ładnie. Szanowni Państwo, ja jeszcze powiem tak, tak, ja chwalę mołdawskie wina czasami, że każdy, komu ja o tym opowiadam, ma wrażenie, że jak ląduje samolot na lotnisko w Kiszeniowie, natychmiast otwierają bramę piwnic. I to jest ponownie nieprawdą, ale jak ładnie to brzmi, każdy ma wrażenie, że tej Mołdawii warto jechać po prostu z tego powodu, że tam są wina. Ale oprócz wina jest jeszcze koniak. Jak przyjechał niedawno mój kolega z Katowic, Mołdawii, ja zapytałem Jacku, a co to w mojej Mołdawii, co tam się spodobało? Ja myślałem, że jakieś wina wyśmienite, niesamowite. On mówi śmietana. Jaka śmietana? Po co śmietana? A on, jak się okazuje, trafił w niedzielę rano na jakieś targi wiejskie. I tam wzdłuż drogi stali 50 babek z takimi butlami 3-litrowymi sprzedające śmietanę. I on zdegustował łyżkę śmietany od każdej babki. Mówi 50 łyżek śmietany, bo ja ani razu w życiu nie jadłem. A co potem? A potem cali drodzy z Kiszyniowa, z tego targu do Katowic piliśmy. Czyli wszystko jest razem bardzo dobre polecenie. Ja próbowałem żartować troszeczkę, ale na serio. Ja jestem dumny z tego, że Polacy tak wysoko ceniają nasze wina, że coraz więcej tych naszych win sprzedają na rynku polskim, że Polska wśród krajów europejskich jest pierwszym importerem win mołdawskich i ta ilość rosną z roku na rok. Polska importuje bardzo dużo win naszych niebutelkowanych, ale coraz więcej butelkowanych i jesteśmy ponownie dumni z tego powodu. Mołdawii i Polska łączy bardzo dużo ludzi. Bardzo, bardzo dużo. Niesamowicie, jak duże są nasze kontakty. Powiem kilka słów. Jeszcze dodatkowo do tego wina, o którym mówimy dzisiaj, bo o winie pan dyrektor opowiadał, jeszcze pan Franciszak powie jakieś szczegóły. Polacy i Mołdawianie. Kiszyniów jest jedynym miastem na świecie, gdzie biblioteka Lecha Kaczyńskiego mieści się przy ulicy Adama Mickiewicza. Nie ma innego takiego miasta na świecie. Że w centrum miasta jest pomnik marszałka Piłsudskiego. Że przed Filharmonią Mołdawską jest po pierwsze jednego z najwybitniejszych burmistrzów Kiszyniowa, Karola Schmidta, który wprowadził prąd na ulicy miasta. W XIX stuleciu z 18 burmistrzów Kiszyniowa, 5 to byli Polacy. Najładniejsze, moim zdaniem, ja ponownie nie jestem od kultury, od sztuki, ale najładniejszy pomnik papieża Jana Pawła II jest oczywiście w Kiszyniowie, bo wszędzie pomniki papieża są bardzo duże, bardzo monumentalne, a u nas papież siedzi sobie na ławeczce i oferuje obok sobie miejsce każdemu, kto tego zechce. Ale z tym jest związana jeszcze nowa legenda. Zazwyczaj na etykietkę win mołdawskich, bardzo często przynajmniej na etykietkę win mołdawskiej jest biały bocian. Biały bocian w Mołdawii jest symbolem czystości. A w trakcie odsłonięcia pomnika papieża Jana Pawła II w Kiszyniowie nad kościołem rzymskokatolickim się pojawiło stado białych bocianów. To strasznie symboliczne naszym zdaniem. Jesteśmy przekonani, że to jest nowa udowodnienie takich więzi duchowych pomiędzy Mołdawianami i Polakami. A jak Polacy będą kosztowali więcej naszych dobrych win, bo jak mówiłem, każda wrona chwali swojego synka i nasze wina oczywiście są najlepsze na świecie, warto je skosztować, warto je oceniać i serdecznie dziękuję za Państwa obecność na naszej konferencji prasowej. Dziękuję.